Hej, witajcie, z tej strony Maciej, jest ze mną Sonia, a my jesteśmy we Wrocławiu. I naszą wizytę we Wrocławiu zaczynamy od zjedzenia steka. Jesteśmy w Whisky in the Jar na wrocławskim rynku. Jest to sieć steakhouse'ów obecna też w Poznaniu i w Łodzi, wkrótce także w Gdańsku. Zostałem tutaj zaproszony, żeby spróbować steka o nazwie Viking. Jest to stek ze środkowej części polędwicy wołowej i ponoć jest podany w bardzo ciekawy i wybuchowy sposób. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. Jestem bardzo zaintrygowany. No pięknie było, naprawdę pięknie, jestem bardzo zadowolony z tej wizyty, zjadłem bardzo smacznego steka. Nic się tam nie ciągnęło, nic nie było za tłuste, mięsko idealne, wiadomo, to polędwica wołowa, więc no trudno, żeby było inaczej. Mam stek podany na kamieniu lawowym, także wziąłem najmniej możliwie wysmażony stek, żeby on sobie dochodził. Jeśli lubimy średnio wysmażone albo wysmażone na rare, no to warto wziąć ten stopień niżej, no bo to na tym kamieniu właśnie zabawa na tym polega, żeby taki stek doszedł. Gorący. To poczekaj jeszcze chwilę. Jest pycha. Pycha samo mięso. Mam tutaj jeszcze do niego sól, pieprz, masło czosnkowe, sos barbecue jakbym chciał. Aczkolwiek sos barbecue zamówiłem bardziej z myślą o frytkach. A dobry ten sos barbecue. Tutaj mam jeszcze buraczki z fetą. Taki mniej standardowy dodatek. Zaskakująco dobry. Minusem steków podawanych na takim kamieniu jest to, no, że trzeba jeść je w miarę szybko, żeby przypadkiem nie wysmażyły się za bardzo, niż byśmy tego chcieli. No ale myślę, że ja zaspokoję z domu. Tutaj podziękowania należą się do obsługi Whisky, która zaproponowała mi, by zamówić tego steka jednak z niższym stopniem wysmażenia, niż chcę osiągnąć finalnie, no bo to jest na tym gorącym kamieniu podawane, więc ten stek faktycznie z czasem się dosmaża, co myślę może być swego rodzaju wadą dla osób, które lubią bardzo krwiste steki, no bo tutaj tak podany stek będzie bardzo krwisty tylko przez chwilę. Dla reszty osób podanie na tym gorącym kamieniu będzie raczej zaletą, no bo faktycznie w czasie ten stopień wysmażenia się zmieni, stek będzie się stawał z każdą minutą coraz bardziej wysmażony, ale nie będzie stygł, co często zdarzało mi się w innych steakhouse'ach, że zamawiałem sobie jakiegoś wielkiego steka i pod koniec jadłem już zimne mięso, co już nie było tak przyjemne jak to mięso o odpowiedniej temperaturze. Przez cały czas leżą na tej stronie, więc jak widzicie jest bardziej wysmażony z góry. Także pamiętajcie o obracaniu. Ten stek, który ja jadłem, czyli stek Viking, możecie zamówić w każdym Whisky in the Jar w Polsce, zarówno we Wrocławiu, jak i w Poznaniu, czy w Łodzi, a wkrótce też w Gdańsku. Poza tym ma on taki widowiskowy sposób podania, co już widzieliście, ale zobaczcie jeszcze raz. Proszę bardzo. Na ułamek sekundy płomień bucha, a my robimy takie wielkie wow. Nie mogę się doczekać, kiedy zjem ten stek ponownie, no ale póki co nie mam miejsca, najadłem się. Zawsze kiedy zjem stek, jestem najedzony i już prawdopodobnie tego dnia nic więcej nie zjem. Dzisiaj będzie chyba to samo, właśnie wróciliśmy do naszego Airbnb, jest godzina 18, ja jestem na żarty i prawdopodobnie dzisiaj nic już nie zjem, także po prostu przenieśmy się do jutra i kontynuujmy ten piękny vlog z Wrocławia. Mamy już kolejny dzień, niestety pod względem pogody równie paskudny co wczoraj, także nie zwiedzamy, tylko idziemy na śniadanie, a dzisiaj śniadanie jemy w Kontakcie. Hummus z kolendrą i karmelizowaną cebulą, pasta z soczewicy, twaróg sudecki, awokado, pieczywko, pita, matcha latte na mleku owsianym i złote mleko.
faktycznie. Bardzo fajne miejsce, najadłem się dosyta. Wbrew pozorom, niby tylko humusiki, jakieś pasty, a najadłem się fest. Podoba mi się też, że korzystają z tak dobrych produktów. Szanuję to bardzo. No właśnie, z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień coraz mocniej szanuję miejsca, które przede wszystkim chwalą się bardzo dobrym produktem. Tak było właśnie w Kontakcie, czyli jednym z najlepszych miejsc wegańskich i wegetariańskich we Wrocławiu. Jest ono nam polecane od bardzo, bardzo dawna. Ostatnio jak byliśmy we Wrocławiu, nawet chcieliśmy tam podjechać, ale akurat byliśmy w takim terminie, że lokal miał jakąś tam wakacyjną przerwę, także fajnie, że się udało. Wszystko, czego spróbowaliśmy, było rewelacyjne, od humusu, przez pasty, po pieczywo, dodatki, rzeczy bardzo proste, a bardzo smaczne. Ta cebulka karmelizowana w humusie była rewelacyjna i mógłbym jej jeść jeszcze więcej. Także co, w Kontakcie mocno polecamy, jeśli szukacie dobrej, bezmięsnej szamki we Wrocławiu, no to jest to idealny adres na takie jedzenie, bo zarówno produkt, wykonanie, jak i klimat samego lokalu jest fantastyczny. Podobnie jak jakiś czas temu w Toruniu trafiło nam się bardzo fajne mieszkanie znalezione na Airbnb, bardzo stylowe, z antresolą piękną i schodami, a też jest bardzo funkcjonalne i jest blisko wszystkiego, co ciekawe we Wrocławiu, czyli jest w zasadzie na Starówce. Link do tego mieszkania macie poniżej w opisie, a jeśli chcecie zaoszczędzić na podróży, no to możecie się zarejestrować z tego linku, który wam się teraz tutaj pojawił na Airbnb i dostaniecie 100 na pierwszą podróż, czyli na pierwszy nocleg. A zaoszczędzone pieniądze fajnie wydać później na jakieś dobre jedzenie, do czego gorąco zachęcam, a tymczasem może zobaczmy, na jakie jedzonko warto się we Wrocławiu wybrać. Przed jedzeniem kawusia. Musi być. Idę na kawę. Byliśmy w kawiarni, która nazywa się Palona i znajduje się przy Rynku Solnym. To jest nie tylko kawiarnia, ale też palarnia kawy, więc kawa, którą tutaj sprzedają, jest palona na miejscu. Można sobie też tą kawę kupić do domu, a tymczasem idziemy na pizzę. O Wrocławiu mówiłem, że to jest jedno z tych miast w Polsce, w którym dobrej włoskiej pizzy jest pod dostatkiem i dzisiaj postaramy się to udowodnić, bo zjemy pizzę nie w jednym, a w dwóch miejscach. Będziemy mieć też pomoc specjalisty. Jest z nami wielki miłośnik pizzy, Dawid Tymiński z kanału Dandycore. Idziemy do Wafa Napoli zjeść coś smacznego. Kiedy ostatnio byliśmy we Wrocławiu na pizzy, również z Dawidem, byliśmy w Iggy Pizza i wtedy no, rozpływaliśmy się nad tym, jak ta pizza była w Iggy Pizza fantastyczna. No to dostałem od was dużo komentarzy, że spoko, Iggy Pizza bardzo dobra, ale Wafa Napoli lepsza. No nie wiem, czy mieliście rację, bo nie chcę tutaj mówić, że Iggy Pizza, nie wiem, jest gorsza czy coś, ale faktycznie Wafa Napoli super, świetna pizza. Kroję pizzę. Specjalista kroi. Nie pierwszy raz. Piękna jest ta pizza. Pięknie pachnie. Już powiedziałem, że muszę tutaj wyspełnić oczekiwania, które zostały położone wcześniej. Fantastyczne ciasto, fantastyczny sos pomidorowy i fantastyczne składniki. Dzisiaj akurat jedliśmy dwie pizze, jedną marinarę, bo uwielbiamy marinarę i tutejsza marinara jest sztosem. Chyba jedynie w pizzerii Francesco w Gdyni była lepsza w Polsce. Poza tym marinara z Wafa Napoli nie ma sobie równych. I pizzę dnia, czyli taką margaritę wzmocnioną suszonymi pomidorami. Cieszę się, że w końcu trafiłem do Wafa Napoli. I tutaj taka ciekawostka, a w zasadzie dwie ciekawostki. Po pierwsze jest to drugi lokal właścicieli Piecu na Szewskiej, o którym dawno temu w jednym z pierwszych vlogów mówiłem. I gdzie też można zjeść fantastyczną pizzę. No a druga ciekawostka, weszliśmy do lokalu o godzinie 12, czyli o godzinie, o której ten lokal się otwiera i po 2-3 minutach z zegarkiem w ręku cały lokal był pełny. Jeżeli miałbym coś polecić specjalnego, poleciłbym pizzę wykwintną. To jest ciekawa kompozycja, bo ona się składa z karczochów, z kopy, czyli z takiego sezonowanego karczku. Trochę na zasadzie szynki szwarcwalskiej, ale nie do końca. Bardzo fajny, umami smak daje całości. I jest do tego dorzucone mascarpone, które dodaje kremowego takiego smaku. Bardzo fajnie równoważy całą tę kompozycję. I to jest świetna sprawa, bo ja przez długi czas ubolewałem nad tym, że we Wrocławiu nie ma takiej pizzy. Jadłem pizzę z mascarpone pierwszy raz w Gdyni, w Mące i Kawie i bardzo mi tam smakowała. I teraz
bardzo się cieszę, że w końcu we Wrocławiu też mam takie miejsce, do którego mogę przyjść. Jeżeli mam smak na taką kompozycję, to idealnie właśnie ta pizza się w to wpasowuje i bardzo serdecznie ją z własnego doświadczenia polecam. Ile razy byłeś w Afanapoli? Ojej, w ostatnim miesiącu chyba ze 4. Czyli stały klient. Tak, zdecydowanie. To twoja ulubiona pizza? Tak, tak, teraz tak, teraz tak. Chociaż tutaj wspominaliśmy wcześniej o Iggy Pizzy i tu jest kwestia taka, że te pizzerie ja bym nie stawiał jednej ponad drugą, one są po prostu różne. Są inne, jeśli chodzi o kwestie właśnie jakby sposobu robienia tych właśnie dodatków, tych kompozycji, ale w tym momencie, odkąd zacząłem właśnie chodzić do Wafy, to ona skrada moje serce. Zawsze można poznać, czy mi pizza smakuje po tym, czy jem brzegi, bo ja najczęściej je zostawiam, a tutaj jadłam je ze smakiem, maczałam sobie w oliwie, bo naprawdę ciasto było idealne. Teraz idziemy na drugą pizzę, zobaczymy, jak ona będzie nam smakowała. Przed nami lokal numer 2 na pizzę. Nazywa się Oliwa i Ogień. Dawid, też lubisz to miejsce? Tak, też lubię. Jest to miejsce szczególne dla mnie, ale o tym może powiemy w środku. Wchodzimy. Piękne pizze, marinara i margarita z mozzarellą di bufala. Sonia tańczy. Fajna włoska muzyka. Tutaj jest taka instrukcja w menu, żeby to tak zawinąć i później jeść w ten sposób. O, udało się. I w taki sposób mamy jeść tą pizzę, o ile ją kroimy na kawałki. I jest to pyszne. Tam mi bardziej marinara smakowała. Ale tutaj mi chyba margarita bardziej smakuje. Ale też byliśmy z bufalą, więc w sumie ciężko porównać. Ale jest pyszne. I to ciasto takie grubiutkie. A ty ten co myślisz? Jest to zupełnie inna pizza niż w Wafie. Jest taka bardziej miękka, lejąca się, tak? Mm-hmm. Brzegi są grubsze, ciasto jest miękkie, ale no też tutaj widać dobre napracowanko, jeśli chodzi o włożenie serca w cały proces. To miejsce szczególne miejsce zajmuje w moim serduszku, ponieważ w tym lokalu miałem okazję się oświadczyć mojej dziewczynie i to może brzmieć dziwnie, że jak to w lokalu, ale dlatego, że moja dziewczyna jest jeszcze większą fanką pizzy ode mnie i tak kiedyś trochę pół żartem, pół serio rzuciła, że jeżeli miałbyś siebie oświadczyć, to tylko pizzą, no i jak Dandy coś takiego usłyszy, to musi po prostu to zrobić. I tak zrobiłem, tutaj się dziewczyna w tym stoliku, który był dopchnięty trochę bardziej. To jest ten stolik. Trochę był dopchnięty bardziej do ściany. Na całe szczęście odbyło się bez żadnych jakichś ekscesów, bo to wiecie, zawsze w przypadku takich oświadczeń publicznych jest ten strach, że może się zdarzy ktoś, kto powie: zostaw się jeszcze, możesz się jeszcze z tego wycofać. Na szczęście odbyło się bez takich. No i dzisiaj właśnie, kiedy wracam do tego miejsca, tak? I kiedy razem z Maciej z Sonią zaproponowali, żebyśmy je odwiedzili, też odwiedzam z takim fajnym wspomnieniem tego ważnego dla mnie momentu. Ja powiem tutaj nożem i widelcem. Nożem i widelcem? Nie, no bez jaj. Będzie nie do skoza. Zjeść dwie pizze, a w zasadzie cztery pizze, ale w dwóch różnych miejscach jednego dnia w ciągu 2 godzin, no to jest fenomenalne przeżycie. Bardziej, że pizza była świetna. Pizza w Oliwie i Ogniu inna. Mi najbardziej przypominała to, co jedliśmy w Nowym Jorku na Nolicie w Una Pizza Napoletana. Tam też były takie grube, pulchne brzegi. Pierwszy raz z czymś takim spotykam się w Polsce. To jest ponoć taki nowofalowy styl z Neapolu, gdzie troszkę odchodzi się od tej takiej klasyki. I pizza Jolo chcą się popisać tym, jak wielkie brzegi potrafią upiec. Tak samo jak w Afanapoli, tak i w Oliwie i Ogniu zamówiliśmy marinarę. Myślę, że pomijając ciasto, dość zbliżone w smaku, tam może w Afanapoli był ciut bardziej wyrazisty sos pomidorowy, ale to tak trochę trudno porównać. Takie niuansiki, które myślę mocniej wyszłyby jedynie gdybyśmy próbowali dwóch pizz naraz w tym samym czasie, co jest oczywiście nie do zrealizowania w żaden sposób. Oba miejsca polecam z ręką na sercu, nie wiem jak wy. Takusz. Nie wiem, czy chcecie coś jeszcze powiedzieć. Nie ma sporów w doktrynie dzisiaj w takim razie. I to wszystko na dzisiaj z Wrocławia. Dzięki bardzo, że oglądaliście. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach w górę. Widzimy się już niebawem. Z jakiego miasta, no to zobaczymy. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego. Will you say that again?